Teraz, proszę Państwa, ostatni w tej sesji panelowej wykład, ale również ciekawy. Dla Państwa pan doktor Andrzej Kędziorski, bardzo przepraszam, przedstawi referat pod tytułem Wolna wola, przesłanki biologiczne i implikacje praktyczne. Witam Państwa serdecznie. Przyznam, że mam zgryza. Przed chwilą usłyszałem, że mało kto z dorosłych wytrzyma godzinę, półtorej godziny. Nie wiem, co by trzeba było mówić, żeby Państwa uwagę utrzymać. Godzina i 15 minut minęły. Zostało mi niewiele. Niemniej jednak powiem tak. Chciałbym tą, może kwadrans mi wystarczy, może nie, zobaczymy. Chciałbym Państwa zachęcić do pewnej refleksji nad refleksją. Ponieważ problem wolnej woli jest niezwykle szeroki, bardzo znaczący, wielowymiarowy. Można by się zastanawiać, co ma wspólnego z neurodydaktyką, ale myślę, że dość dużo i że stanowi wręcz taki fundament, w ramach którego te rozważania neurodydaktyczne można też prowadzić. Więc myślę, że w swoim wywodzie bardziej się będę zbliżał do tego, co starał się Państwu przekazać pan doktor Łaszczyca w czasie poprzedniej sesji panelowej. Natomiast słuchając też tej sesji, jakby z przyjemnością usłyszałem w propozycjach nowej szkoły coś, do czego neurodydaktyka, czy właśnie neurobiologia dochodzi. To, co w prezentacji właśnie pani doktor Żylińskiej było. No tak, to, że problem wolnej woli jest fundamentalny i że właściwie w jakimś sensie determinuje podmiotowość człowieka, podmiotowość ucznia, ale także każdego z nas. To o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Cała organizacja życia społecznego to tak naprawdę odwołuje się do przekonania, że mamy wolną wolę. No właśnie. I od starożytności problem jakby nie jest jednoznaczny i nie jest oczywisty. Filozofowie się z nim zmagali, dochodząc do bardzo sprzecznych konkluzji. Ja tu specjalnie ten wątek pominąłem, ponieważ rzeczywiście trzeba zejść na ziemię i zapytać o hard data. Co na ten temat może powiedzieć biologia i czy cokolwiek powiedzieć może. Zatem zostawiając jakby takie dywagacje filozoficzne, jeszcze za chwilę pokażę Państwu też problemy z definicją samego terminu. Co możemy rozumieć, jak możemy rozumieć wolną wolę. Zwróćcie Państwo uwagę, to co już się tutaj w poprzednich referatach pojawiało, że wolna wola dotyczy tych kompetencji, jako pewna władza umysłu, jakkolwiek byśmy jej nie definiowali na razie, dotyczy tych kompetencji, które związane są z wychowaniem. I ja z przyjemnością usłyszałem, że celem nowej szkoły ma być właśnie położenie większego nacisku także na wychowanie, uczenie innych kompetencji niż tylko pewnych zdolności poznawczych, kognitywnych, które umożliwiają przyswajanie wiedzy w jakimś tam mniej czy bardziej sensownym zakresie. No i tak jak również tutaj się pojawiło, proszę Państwa, centralnym właściwie tu punktem, można powiedzieć władzą umysłu, która jest potrzebna, żeby wszelkie programy miały sens, to jest to, że będą one budziły motywację. Jeżeli tego nie obudzimy, to tak jak już Państwo słyszeli i w teorii, i w praktyce, i sami Państwo doskonale wiedzą, po prostu to nie działa. Można ze skóry wyjść, jeśli nie będzie motywacji po stronie podmiotu, no to rezultaty też będą żadne. Ja mam odwagę od kilku lat, ponieważ też pracuję ze studentami, także z młodzieżą licealną, zaczynać pierwsze spotkanie od stwierdzenia. Proszę Państwa, ja Was niczego nie nauczę. Zwykle widzę, jak niektórym się tak trochę jeżą mięśnie i włosy na głowie, tak? Tak trochę sztywnieją, potem się zaczną rozluźniać, jak dodaję, bo to Państwo przy mnie możecie się nauczyć, ale nauczycie się sami. Ja nie mam władzy sprawczej, żeby jeden bit wprowadzić do Waszej głowy. Nie mam takiej władzy sprawczej. No mówię uczciwie, jak ktoś przyjmuje reguły gry, możemy pracować dalej. Zwykle efekty są jakieś w miarę przyzwoite, a przynajmniej nikt nie czuje się tresowany. No właśnie, zauważmy, że różne osoby na przestrzeni wieków różnie się z problemem wolnej woli zmagały. Generalnie chodzi o to, że no, nie jesteśmy przez coś przymuszeni, sytuacja niezwykle rzadka, wyjątkowy komfort, bo zwykle mamy świadomość, że coś nas przymusza. Chciałbym to czy tamto, a muszę robić właśnie coś innego. Z różnych powodów, bo jesteśmy wplątani w całą sieć zależności także społecznych, a także rozmaitych ograniczeń. To jest odwołanie się do tego, że mamy świadomość, że podejmujemy jakąś decyzję. Możemy wybierać coś między możliwościami. Są dwie możliwości,
każda jednakowo prawdopodobna, my decydujemy wybrać na przykład tą, a nie tamtą. Jest takie no, ładne określenie, kiedy nasze akty wypływają z całej naszej osobowości. No, w tym momencie neurobiolog też mówi, no ale to jest, nie wiem jak się w ogóle do tego odnieść, to znaczy z całej naszej osobowości, prawda, skoro to się dzieje w naszym mózgu. No właśnie, jak są inicjowane wewnętrznie, mają znaczenie przystosowawcze. To trochę biologa by zainteresowało, bo znaczyłoby to, że jakoś się odwołują do pewnej relacji organizmu względem środowiska. No i także zauważmy, że przez wolną wolę rozumiemy także samoopanowanie siebie, czyli kontrolę tych procesów wewnętrznych, które gdzieś tam w nas są. To wszystko gdzieś mniej czy bardziej ściśle powiązane jest z tym pojęciem wolnej woli, natomiast na nasz roboczy użytek tej krótkiej refleksji może skupmy się właśnie na tym, że jest to możliwość działania lub niedziałania, tak? Czyli podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Ja, cokolwiek by to nie oznaczało, decyduje zrobić to albo tamto lub nie zrobić tego ani tamtego. To gdzieś w tym przedziale się utrzymujemy. No właśnie, tak jak już powiedziałem, to jest podmiotowość egzystencji. Dobre pytanie, które należałoby zadać neurobiologom, jest takie. Okej, ponieważ zachowanie, a wolna wola jest przejawem zachowania, jakkolwiek byśmy nie rozumieli, stanowi najwyższe piętro całej sieci powiązań poszczególnych integronów budujących strukturę każdego organizmu żywego, z człowiekiem też, no to dobre pytanie jest, czy neurobiolog ma wyposażenie, ma dostateczny aparat badawczy, żeby to faktycznie zbadać i przyjrzeć się, czy istnieje to ze sobą wszystko powiązane. A może inaczej, czy zaczynając od tego poziomu, jest w stanie dojść tam. To pytanie jest o tyle zasadne, że dotyczy tak właściwie przyjętej metodologii. Która metodologia jest właściwa, żeby taki problem badać? Wiemy, że znaczący postęp w rozumieniu organizacji materii, wzajemnych powiązań, które w obrębie niej funkcjonują, dokonał się dzięki redukcjonizmowi metodologicznemu i trzeba oddać słuszność, że to jest droga bardzo owocna w wyniki. Pytanie dobre jest, czy aby przez przypadek czegoś w ten sposób nie przegapiamy. Tak przynajmniej twierdzą zwolennicy konkurencyjnego poglądu holizmu metodologicznego, którzy uważają, że no niestety tak złożone zjawiska psychiczne, jak świadomość, wolna wola, tak prostymi metodami, jak proponuje redukcjonizm, badać się nie da. To jest jednak spór metodologiczny, który też chciałbym zostawić w tej chwili na boku, a jedynie zwrócić uwagę, że problem istnieje, że nie ma takich prostych, jednoznacznych rozwiązań. No niemniej jednak, zanim neurobiolodzy się zabrali za badanie mózgu i tego, co można powiedzieć na temat wolnej woli, jeśli takowa istnieje, no to psycholodzy, biolodzy również proponowali także, bazując na mniej dokładnych danych, różne koncepcje natury ludzkiej. No z tych koncepcji natury ludzkiej wynika oczywiście rozumienie determinantów zachowania, co nami steruje, co nami kieruje. Proszę zauważyć, odnajdziecie tutaj Państwo te elementy, o których wspominał dr Łaszczyca, tak, zwłaszcza w koncepcjach biologicznych, ale i one nie są jednakowe. Różnią się między sobą akcentowaniem pewnych aspektów wpływających na nasze działanie. Mamy tutaj i immanentne mechanizmy, nasze geny, mamy tutaj wpływ środowiska, tak jak chcieli na przykład behawioryści. Jedynie humaniści okazali się bardziej łaskawi dla naszej natury, twierdząc, że natura ma duży potencjał, praktycznie nieograniczony. No, biolodzy niestety są trochę bardziej sceptyczni pod tym względem. Jakie są przesłanki istnienia wolnej woli? Zasadniczo moglibyśmy powiedzieć tak. No jest taka jedna, na pewno, wynikająca z faktu, że widzimy rozwój układu nerwowego w toku ewolucji, tak, stopniowo komplikacje budowy pojawiają się zupełnie nowych obszarów o bliżej nieprzypisanej funkcji, powiedzmy tak umownie. Chodzi o obszary kojarzeniowe. Rzecz jasna, obszary kojarzeniowe mają swoją funkcję, ale nawet, jak może Państwo pamiętają, eksperymenty z lobotomią przedczołową, właściwie były to zabiegi terapeutyczne, przez kilka lat nie zwróciły uwagi lekarzy, że dzieje się coś nie tak. Odcięcie połączenia między płatami przedczołowymi kory a ośrodkami mózgowymi leżącymi poniżej nie powodowało tak widocznych objawów, żeby się natychmiast rzuciły w oczy. No, dotyczyło to oczywiście pacjentów zakładów psychiatrycznych, no ale sam fakt miał miejsce. Kilkadziesiąt tysięcy osób co najmniej takiemu zabiegowi poddano. Stopniowo lekarze zaczęli raportować, że coś jest nie tak z tymi ludźmi, coś się z nimi dzieje. No właśnie, ale tak jak mówię, ucierpiały pewne wyższe funkcje psychiczne, które tak na co dzień niekoniecznie muszą się ujawniać. Wydawało się, że te osoby w miarę normalnie działają w tej rzeczywistości, w której były.
I tu moglibyśmy na ten temat mówić tak. Rzeczywiście są te nowe obszary mózgowe, pojawiają się pewne nowe umiejętności, nowe kompetencje umysłowe, których nie obserwujemy, a przynajmniej nie jesteśmy w stanie badać w świecie podludzkim, tak, w świecie zwierzęcym. No więc być może tutaj jakieś przesłanki dla istnienia wolnej woli są. Drugą taką przesłanką dla neurobiologa trochę niepewną, ulotną, no to jest oczywiście tradycja kulturowa i religijna oparta na powszechnym, subiektywnym przekonaniu. Większość ludzi ma to przekonanie, każdy zapytany przeciętnie powiedziałby, no tak, mam wolną wolę, ja mogę o sobie decydować. Natomiast jeżeli się neurobiolodzy za to zabrali, no to już to tak dokładnie nie wygląda. Pierwsza obserwacja właściwie pochodzi z połowy ubiegłego wieku, a mianowicie jest to konstatacja faktu, że układ nerwowy de facto jest systemem przetwarzania informacji. Jeśli tak, no to jak ta informacja jest przetwarzana? Keidel sformułował taki koncept, taką koncepcję lejka informacyjnego, który ilustruje pewien problem dosyć ważny z naszego punktu widzenia. A mianowicie mamy szeroki wlot, to są wejścia zmysłowe, informacje docierające do naszych zmysłów i dosyć szeroki wylot, to są informacje, które nadaje nasze ciało. No dobrze, tą informacją jakoś trzeba zarządzać, ale świadomość ma stosunkowo wąskie okienko. Te liczby tutaj podane obrazują pewne orientacyjne wartości bitów na sekundę, jednostka przepływu informacji. No i widać wyraźnie, że świadomość ma relatywnie nieduży w tym wszystkim udział. W centrum, czyli między wejściem a wyjściem, następuje drastyczna redukcja ilości przetwarzanych informacji w jednostce czasu. To jest fakt, ale to oznacza również, że to jest ograniczenie. Jedno z tych ograniczeń, to już tutaj też usłyszałem króciutko w pani wywodzie, polega na tym, że podawanie uczniom tylko informacji bez jakiegoś sensownego ich uporządkowania, do czego prowadzi? No do tego, że to jest nieprzyswajalne. Nie ma możliwości poukładania tego w głowie. Tutaj jest potrzebny czas, żeby tą informację przetworzyć, zwłaszcza jeśli jest nowa. Ale to jest detal. Nas z punktu widzenia wolnej woli mnie interesuje ta część, bardziej nas będzie interesowała ta część na wyjściu. No właśnie. Tak jak widzimy, możliwości podejmowania decyzji, a więc działania, to jest to wąskie okienko czasowe. Zauważmy to tylko króciutko, jak odbieramy informacje. Subiektywnie, bardzo subiektywnie. Prosty eksperyment z zamieszczeniem czy szkieł kontaktowych ze specjalną soczewką odbijającą jakby światło z kierunku, w którym oko patrzy, pokazały, że ludzie skanują obraz w zależności od tego, jakie jest kryterium podane w bardzo różny sposób. Czyli sposób odbioru tej informacji takiej samej. Wszyscy na to samo patrzą, może być różny w zależności od tego, jakie kryterium podamy. A jeżeli żadnego kryterium nie podamy, czy wszyscy będą patrzeć w ten sposób? A może ktoś ma własne kryterium i będzie patrzył właśnie inaczej, subiektywnie, tak jak inni nie patrzą, tak? Należałoby również to uwzględnić. Natomiast ważniejsze jest oczywiście reagowanie. Z punktu widzenia biologii celem reagowania jest utrzymanie stanu równowagi, tak? Stanu homeostazy. A zatem jakaś odpowiedź na naruszenie tego stanu. Przy czym w naszym przypadku domyślamy się, że stany te będą nie tylko prostymi biologicznymi potrzebami, ale zapewne także będą związane z naruszeniem naszych potrzeb psychicznych. I subiektywnie czujemy, że to faktycznie tak jest. Zatem mamy się utrzymać, czy mamy nie się utrzymać, mamy utrzymać tą równowagę wewnętrzną. Czyli ogólnie mówiąc z biologicznego punktu widzenia, dobrostan organizmu. Dobre pytanie w takim razie brzmi, no dobrze, a co powoduje tą reakcję organizmu? Co ją powoduje? No, z punktu widzenia biologii powiedzielibyśmy tak. Może oczywiście organizm reagować na pobudzenia zewnętrzne, na bodźce zewnętrzne, tak? Tu mamy pętlę, bodziec, reakcja. I widzimy wyraźnie, że no, punktem odniesienia to jest przede wszystkim pobudzenie pewnych układów wewnętrznych, które tą reakcję umożliwią. No, zaczniemy od stanu układu czuwania i snu, tak? Bez aktywacji układu czuwania nie ma mowy o reagowaniu. Potrzebny jest układ motywacyjny, układ emocjonalny, a więc analiza znaczeniowa, tak?
tych bodźców, które akurat zadziałały. No dobrze, ale może być także pobudzenie wynikające z naruszenia równowagi wewnętrznej. Wyczerpują się określone zasoby, tak? Wzrasta impulsacja, na przykład w pęcherzu moczowym, żeby tak daleko nie szukać. Państwo siedzą półtorej godziny, być może część z Państwa już czuje tą impulsację. No w każdym bądź razie, tak czy siak, pobudzenie wewnętrzne również może być sygnałem dla uruchomienia pewnej procedury, tak? No i część osób na przykład stwierdzi, jeszcze wytrzymam, może skończy. Część stwierdzi, nie, wychodzę, no nie ma szans, no. Okej. Tak czy owak, proszę zobaczyć, ta procedura jest dosyć skomplikowana. Mało tego, bodźce, które docierają, muszą być w jakiś sposób analizowane właśnie pod kątem znaczeniowym. I mamy dwa układy analizy bodźców. Jeden to jest kognitywny, ewolucyjnie młodszy, późniejszy. U nas się szczególnie rozwinął. U innych zwierząt też jest. No ale bądźmy szczerzy, póki co szkoły dla zwierząt są raczej egzotyczną ciekawostką. Natomiast ważniejszy, ewolucyjnie starszy, to jest system analizy znaczeniowej. Jest on oparty na emocjach. Proszę zobaczyć, genialny, prosty system. Pasuje mi, nie pasuje. Zagraża, nie zagraża. Daje bezpieczeństwo, nie daje bezpieczeństwa, tak? Jest przyjemne, jest nieprzyjemne. Prosty system, tak, wartościowania pod kątem znaczenia dla ustroju. Kiedyś uważano, że emocje są właściwe tylko nam, uczucia też tylko nam, na bazie tych emocji. No dzisiaj coraz więcej zaczynamy rozumieć, że emocje są bardzo powszechne w świecie zwierzęcym, przynajmniej wśród wyżej rozwiniętych. Pojawiają się doniesienia, że być może na poziomie bezkręgowców, mózgu bezkręgowców też taki system analizy istnieje. No, w sumie nie widać powodu, dla którego nie miałby istnieć. Może tylko nasze aparaty na razie nie pozwalają nam dobrać się do tego i rzeczywiście rozwikłać problem na tym poziomie. Zatem tak, po pierwsze, to jest system, który jest starszy od systemu analizy poznawczej. Działa wcześniej w ontogenezie niż system analizy poznawczej. Wszyscy, którzy mają małe dzieci, doskonale to wiedzą. Dysponuje mimowolnymi procedurami reagowania. Ma własne połączenia, które pozwalają mu podjąć decyzję. Jeżeli się za bardzo nasz system kognitywny ociąga z podjęciem decyzji, a stan pobudzenia jest bardzo silny, to wtedy układ analizy znaczeniowej może podjąć decyzję za nas. I później mamy coś takiego, wiesz, głupio mi, poniosło mnie, nie wiem dlaczego, nie? No, przykłady można mnożyć, znacie Państwo. I oczywiście, co jest ważne, jeżeli nie będziemy pracować nad kontrolą tego systemu, ten system sam będzie działał, w zależności od wewnętrznych pobudzeń, czyli trzeba się nauczyć kontrolować ten system. Małe dzieci tego nie potrafią. W procesie wychowania, nie edukowania, wychowania, należałoby dzieci nauczyć właśnie kontroli tych reakcji wegetatywnych. No i w większości przypadków rodzice po jakichś tam latach zmagań, wielu porażek, nikomu nie udało się ich uniknąć, oddychają z ulgą, no dobra, dziecko wychodzi na ludzi, nie? No właśnie. Otóż proszę Państwa, zauważmy, to już w latach 50. właściwie pojawił się ten model rozwinięty później przez Maglina jeszcze w swoich jego późniejszych pracach. Możemy na mózg człowieka popatrzeć jak na trzypoziomową strukturę. Każda z tych struktur jakby pojawia się na innym etapie ewolucji. Nie jest to właściwe tylko nam, generalnie te wszystkie trzy piętra są ssaką właściwe, a człowieku człowieka rzeczywiście najlepiej jest rozwinięte to piętro tutaj trzecie, ostatnie, czyli mózgowie racjonalne. Mamy zatem te trzy piętra. Pierwsze to jest mózgowie stare, drugie to jest emocjonalne i trzecie racjonalne. Mózgowie stare odpowiada za proste reakcje na bodźce. To jest prosta reaktywność. Jeżeli dotykamy żelazka, to nie ma co się zastanawiać, czy jak będę trzymał 5 sekund, to będzie gorzej niż jak 4,5 sekundy, tak? Prosta reakcja. I tu te obwody ewolucyjnie bardzo stare zostały zachowane. Bo po co je zmieniać, skoro dobrze działają? Następnie mamy mózgowie emocjonalne, które realizuje bardziej złożone programy związane z naruszaniem homeostazy. Tu mamy zachowanie instynktowne. To również działa u nas. Czy nam się to podoba, czy nie? I wreszcie mamy mózgowie racjonalne, czyli to jest to, gdzie byśmy ewentualnie poszukiwali podłoża wolnej woli. Tutaj mówimy o racjonalnej ocenie swoich działań, o moralnej ocenie swoich działań. Tutaj właśnie mówimy o ruchach dowolnych, o percepcji świadomej i tak dalej. Czyli to, co ogólnie nazywamy terminem wyższe czynności nerwowe. No więc właśnie, zauważcie Państwo, z każdego z tych poziomów może nastąpić reakcja. Może nastąpić z tego poziomu, właśnie reakcja na bodziec bólowy chociażby, może nastąpić z tego poziomu, tak, gdy właśnie odczuwamy potrzebę, że musimy właśnie w tej chwili wyjść do toalety, tak, absolutnie. Z tego poziomu będzie reakcja, bo tutaj pobudzenie jest na tyle silne, że nie widzimy powodu, żeby dalej z tym walczyć, tak.
żeby uniknąć katastrofy. No i wreszcie może być pobudzenie z tego poziomu. Ale pytanie, co zasila ten poziom? Jakie pobudzenia, jakie bodźce zasilają ten poziom, że on podejmuje jakieś reakcje, prawda? No właśnie. No to teraz zauważmy, że ta pokazana przed chwilą ograniczona zdolność przetwarzania informacji przez ośrodkowy system nerwowy, tak, zwłaszcza te ośrodki, które związane są z planowaniem, podejmowaniem decyzji, prowadzi do pewnej konsekwencji, znanej każdemu z Państwa, absolutnie. Mianowicie działamy przede wszystkim poprzez nawyki. Przede wszystkim poprzez nawyki. Nawyk, jak się już go wyuczymy, co wymaga trochę czasu, po prostu w nas działa. I tak jest. Tutaj jak pani też wspominała, chyba gdzieś jeszcze słyszałem właśnie, że politycy szkoły nie zmienią, tak, że trzeba to zrobić samemu. I od lat pani walczy 20 lat, tak, próbując się jakoś przebić. Państwo też macie pewne doświadczenia. Tak naprawdę, proszę państwa, walczymy ze, w cudzysłowie, skostniałymi strukturami działania, strukturami behawioralnymi, czyli naszymi nawykami. To samo w sobie nie jest złe. Zauważcie państwo, to nas chroni, bo gdybyśmy mieli myśleć nad każdą procedurą, koniec, nie ma szans, żeby się wyrobić, mówiąc kolokwialnie. Natomiast, ponieważ te procedury wiele razy się sprawdziły, to my według tego jedziemy. Jest takie powiedzenie, nie ucz starego psa nowych sztuczek, tak? Tu dokładnie o to tu chodzi. Stary pies jest w stanie się tych nowych sztuczek nauczyć, ale po pierwsze mu się może nie chcieć, po drugie znacznie bardziej go to męczy niż młodego psa. To też warto wziąć pod uwagę już w takim trochę żartobliwym ujęciu. Rzeczywiście dobra wiadomość jest taka, nawyki zmienić można, bo skoro żeśmy się ich nauczyli, no to możemy je zmienić. Natomiast wymaga to czasu. Trzeba być konsekwentnym i pracować nad tą zmianą nawyków, ale jest to możliwe. Christoph Koch, jeden z badaczy świadomości, mówi jeszcze, używa takiego terminu znanego w popkulturze, działają w nas agenci zombie. Tak, czyli są to pewne nieświadome procesy, z których nawet sobie do końca nie zdajemy sprawy. One się po prostu toczą. One są. Więc popatrzmy, świadomość nasza, wielu rzeczy, które dzieją się w naszym organizmie, które zawiaduje jakoś nasz mózg, nie bardzo kontroluje. Żeby daleko nie szukać. Czy ktoś kontroluje ruchy gałek ocznych? Nie, no wodzimy sobie oczami. Musimy się skupić na tym, żeby wodzić oczami w konkretnym kierunku, tak? A to już wymaga uwagi. No właśnie. Więc skoro większość naszych codziennych reakcji i zachowań ma charakter stereotypowy, to co z tą wolną wolą? Jest czy nie ma? Jeśli popatrzymy na system sterowania czynnościami ruchowymi, zobaczcie państwo, on tu jest bardzo uproszczony. Niemniej jednak ilustruje, ten nawet uproszczony jest dosyć złożony. Zauważmy w każdym razie pewną sekwencję pobudzeń. Rzecz zaczyna się tutaj w ośrodkach kojarzeniowych kory mózgowej, głównie płat czołowy i płat ciemieniowy. Następnie idzie do obszarów sąsiadujących z korą ruchową, które odpowiadają za wygenerowanie planów ruchowych, już konkretnie dla zaaprobowanej jakby procedury. I wreszcie rozkazy idą do kory mózgowej, która ma oczywiście cały szereg, kory ruchowej, przepraszam, która ma cały szereg połączeń, no i działa to na rdzeń kręgowy, a stamtąd jak już polecenie wyjdzie, no to reakcja jest po prostu wykonywana. To już są drogi wykonawcze. Więc cała rzecz rozgrywa się tutaj, na tym poziomie obszarów korowych. No i pytanie właśnie, co generuje konkretne polecenia ruchowe? Zanim jeszcze do tego dojdziemy, chciałbym na krótko wspomnieć o eksperymentach Libeta, prowadzonych w latach 70. Wtedy były przełomowe, później powtarzane, a mianowicie okazało się, że badani pacjenci, którzy patrzyli tam na zegarek i mieli zapamiętać położenie wskazówki w momencie, gdy podjęli decyzję o wykonaniu ruchu, zgięcia palca. Libet ze współpracownikami badali wtedy potencjały korowe. Wyszło im, że około 800 milisekund przed uświadomieniem sobie, że ja podjąłem decyzję, że właśnie chcę ten palec zgiąć, pojawiają się w mózgu potencjały. Proszę zobaczyć. Prawda? W pewnych obszarach. Kory przedczołowej właśnie, kory ruchowej. A zatem to pobudzenie w korze mózgowej istnieje, zanim pacjent podjął decyzję, czy badany podjął decyzję, tak, ja chcę zgiąć palec. Coś w nas wcześniej już się dziać zaczęło. Poza naszą świadomością.
A taka krótka konkluzja tych wyników jest następująca. No, podejmowanie decyzji jest procesem czasochłonnym, więc w wielu przypadkach powinny się te procesy dziać szybciutko, tak, a nie czekać na to, aż mózg te powolne procesy decyzyjne przeprowadzi. I wiemy doskonale, w wielu sytuacjach to nam ratuje skórę. Działa bardzo dobrze. Ale to znowu sprowadza nas na poziom, że tak naprawdę jesteśmy wykonawcą pewnych procedur i pobudzeń w naszej głowie. Badania te Libeta powtórzone później pozwoliły nawet z wyprzedzeniem przesunąć ten okres wzrastającego potencjału gotowości, zanim badani stwierdzili, że właśnie podjęli decyzję, że chcą wykonać ruch. Mało tego, badacze byli w stanie, obserwując mózgi na skanerach, stwierdzić, kiedy ten ruch podejmą. Tak, ja wiem, już. Okej. Problem jest jeden. Te wszystkie badania dotyczą prostych czynności, prostych eksperymentów. Nie oddają złożoności procesów decyzyjnych, czy mam wyjść za mąż, mam założyć firmę, tak, mam się zwolnić z tej pracy i tak dalej, tak. To są procesy, które rozgrywają się w znacznie dłuższej skali i najprawdopodobniej angażują jednak bardziej złożone grupy neuronów. No właśnie, ale zauważcie Państwo, jeżeli pobudzono obszary, te pokazane tutaj na kolory, te obszary kory ciemieniowej, to okazywało się na przykład, że pacjenci mieli wrażenie więcej ruchu, czyli wydawało się, że właśnie oni podjęli decyzję, że chcą ruch wykonać. Albo nawet, że ten ruch wykonali, chociaż nie było pobudzenia mięśniowego. Tak? Natomiast w tym przypadku tutaj było pobudzenie rzeczywistych ruchów. W związku z powyższym można pobudzić zewnętrznie obszary korowe, żeby wywołać wrażenie czegoś, co tak naprawdę się nie dzieje, co tak naprawdę nie istnieje. Czyli można, mówiąc krótko, wpływać na intencje. Kora przedczołowa ma pewien dosyć ciekawy obszar, a mianowicie to jest tutaj ta przednia kora przedczołowa, która ma zdolność hamowania pobudzeń z ośrodków podkorowych i przede wszystkim hamowania pobudzeń biegnących do kory ruchowej. Oczywiście ma jeszcze także szereg innych funkcji, ale to już w tym momencie nie będziemy się zajmować. Między innymi jedną z nich jest introspekcja, czyli myślenie o myśleniu. Natomiast właśnie przyglądając się temu, jak wygląda taki program ruchowy, proszę zobaczyć. Wygląda to z punktu widzenia neurobiologii tak. W naszym mózgu pojawiają się konkurencyjne plany ruchowe. Co zrobić w danej sytuacji? I takich planów jest zgenerowanych ileś tam. Z tych jeden wygrywa, no można przypuszczać, że jest to kwestia, zresztą na podstawie pewnych badań, że jest to kwestia, który plan zaangażuje więcej neuronów, tak? Więcej neuronów zostanie pobudzonych i ten plan może wtedy wygrać i pojawia się jako pewna propozycja, moja własna, no bo mój mózg to zrobił, tak? Ale stało się to poza moją świadomością. No i teraz to pobudzenie jakby przemieszcza się dalej, o przepraszam bardzo. Już. Przemieszcza się dalej, tak właśnie się szybko przemieściło, do kory ruchowej. I jeżeli tak pójdzie, no to wtedy mamy reakcję. Tylko że nie myśmy jakby w tym momencie tą reakcję zainicjowali, bo zrobił to za nas nasz mózg, poza naszą świadomością. Świadomość włącza się mniej więcej tutaj, na tej drodze pomiędzy korą przedruchową a korą ruchową i ma możliwość zablokować wykonanie procedury ruchowej. Proszę Państwa, odwołajcie się do osobistych doświadczeń. Ile razy czasami Wam przez głowę przelatują różne pomysły. One są wygenerowane, przeróżne. Od świętych po najbardziej obrazoburcze. W różnych sytuacjach, tak? Wynikających też z określonej sytuacji bodźcowej w środowisku. I tylko nasz mózg to filtruje. Nie, 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 nie. O, to może tak. No to zobaczymy, przygotujmy się, tak? W ten sposób to działa. No dobra, proszę Państwa, więc właśnie, co generuje te nieuświadomione plany działania? Po pierwsze, potrzeby biologiczne, oczywiste. Po drugie, potrzeby psychiczne. Też, jak najbardziej. Po trzecie, doświadczenie osobnicze. Nasza historia życia, wyuczone procedury, nasza wiedza, tak? Bo nie wygenerujemy czegoś, czego nie umiemy, co w naszej głowie nie istnieje, nie pojawi się. System przekonań i wartości, czyli pewnych wpojonych nam wzorców zachowania. To, o czym właśnie wspominała Pani, ktoś z Pani chyba mówiła właśnie odnośnie wychowywania, tak? No i wreszcie lokalny splot czynników i warunków zewnętrznych, które mogą być zupełnie losowe, które sprawiają, że dzisiaj zachowam się tak, a za dwa dni inaczej, na przykład. W podobnej sytuacji, tak? Ale trochę inne będą warunki. No i pytanie, a może coś jeszcze? Może coś jeszcze? I tu jest, proszę Państwa, dobre pytanie, które jakby otwiera bardzo szerokie pole, po którym grząsko się chodzi. Bo można powiedzieć tak, a może jakieś czynniki ze świata duchowego?
Ktoś w tym momencie powie, chwila, gdzie my jesteśmy? No ale proszę Państwa, jak podają statystyki, jeszcze pokażę taki jeden slajd na koniec, a większość ludzi jednak w coś wierzy, niektórzy w naukę wierzą. Natomiast tak, naukowiec, przyrodnik, neurobiolog powie tak, proszę Państwa, ja nie mam aparatu badawczego, żeby w ogóle dotrzeć do tego problemu, więc proszę mnie o to nie pytać. Nie mam. Natomiast uczciwość badawcza każe mu powiedzieć, nie wiem, może tak, ale ja tego nie jestem w stanie zbadać. I tu się zatrzymujemy. I ja to też chciałbym zostawić jako taką refleksję. No właśnie, jeden z psychologów brytyjskich twierdzi, że świadome akty woli nie są w żadnym przypadku przyczynami naszych działań, ale są wynikiem tej samej nieświadomej aktywności mózgu. Co z tego wynika dla edukacji i wychowania? Już darujcie Państwo jeszcze trzy slajdy na koniec i już rzeczywiście chcę skończyć. Plastyczność rozwojowa mózgu. Ona się już pojawiła w wykładzie pana doktora Łaszczycy, być może też w innych prezentacjach. To jest największy oręż dla neurodydaktyki, a więc możliwość zmian plastycznych mózgu. I proszę zobaczyć właśnie to, w jaki sposób my będziemy tą plastyczność mózgu kształtować przez podanie odpowiednich wzorców, będzie wpływało na to, jakie scenariusze zachowań będą później w głowach i dzieci, i dorosłych ludzi. To jest niezwykle istotne i ważne zadanie do spełnienia. Zasada plastyczności jest prosta. Use it or lose it. Albo tego używasz, albo to zaniknie. W związku z powyższym, jeżeli odpuszczamy jakieś kompetencje, o czym też pani wspominała, no konsekwencje są jasne. Skąd to dziecko ma to później wziąć, tak? Skąd ma to wziąć dorosły? Już tylko się podzielę taką refleksją i z młodzieżą, i z czasami z dorosłymi zadawałem proste pytanie, pokazując kilka obrazków, które powinny wywołać emocje. One rzeczywiście wywołują emocje, bo słyszę onomatopeję. Albo takie dźwięki zachwytu, rozmarzenia, roztkliwienia, albo takie no, głosy obrzydzenia, odrazy, tak? Pytam uczucia. Nazwijcie uczucie, jakie się w was pojawiają, tak? Jak pytam młodych ludzi. Co słyszę? Ciszę. Nie mają aparatu werbalnego, żeby opisać swoje stany. Swoje stany emocjonalne. To jest bardzo poważna niedomoga procesu kształcenia, o czym właśnie pani też wspominała. Okej. Okay. Plastyczność przede wszystkim kształtuje tożsamość organizmu i z tego sobie po prostu trzeba sprawę zdawać. Więc to nakłada ogromną rolę na wszystkich wychowawców, rodziców, edukatorów właśnie po to, żeby ta plastyczność przebiegała we właściwym kierunku. Tak jak wspominał dr Łaszczyca, okresy plastyczności są różne. W różnych okolicach kory połączenia synaptyczne się tworzą, a więc są pewne obszary, które wcześniej, inne później dojrzewają, a tym samym także kompetencje jedne dziecko nabywa wcześniej, inne później, ale ma to związek z procesem synaptogenezy. Badania mózgu dzieci pokazały, że w toku rozwoju następuje przebudowa połączeń. Krótkodystansowe połączenia, pokazane tutaj na czerwono, zostają zamienione na połączenia długodystansowe, typowe dla mózgu dorosłego człowieka. A więc mózg w czasie dojrzewania dosyć mocno tą swoją strukturę przebudowuje, stąd sposób rozumowania ludzi dorosłych też jest inny aniżeli ludzi młodych. No i wreszcie nie wolno zapominać o okresach krytycznych w rozwoju. Przegapienie okresu krytycznego może bardzo poważnie upośledzić nabywanie pewnych kompetencji neuronalnych przez rozwijający się młody mózg. O problemach okresu dojrzewania wspominał dr Łaszczyca, więc już ten Państwu głowy nie chcę zawracać. Natomiast pozwólcie, że na koniec jeszcze cytat z takiego ciekawego artykułu naszego znanego neurobiologa, profesora Włodzisława Ducha, którym się tutaj podpieram, jeśli chodzi właśnie o te zagadnienie wolnej woli. Przyznanie, że decyzje nie pojawiają się znikąd, a są rezultatem planów, które generuje nasz mózg, ma bardzo poważne konsekwencje. Po pierwsze, trzeba zwracać uwagę na związek, jaki jest pomiędzy intencjami, pomiędzy uwagą, pomiędzy świadomością, a procesami uczenia się i nabywania konkretnych zachowań, konkretnych procedur ruchowych. Po drugie, trzeba rzeczywiście odpowiedzialności, żeby nasze szybkie reakcje były mniej więcej zgodne z ocenami opartymi na głębszej refleksji, a nie żebyśmy postępowali według zasady rób ta co chceta, bo to nie tędy droga. No i wreszcie, jak pisze profesor Włodzisław Duch, ja się tutaj podpisuję pod tym, co on napisał, ponieważ napisał to zgrabniej, więc pozwólcie Państwo, że już na koniec tylko przytoczę. Po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój, za to, kim się staniemy, przy tych ograniczeniach wolnej woli, o których wspominałem. Po drugie, jesteśmy odpowiedzialni za rozwój swoich i powierzonych dzieci. Ponoć hasłem ONZ jest mind is a terrible thing to waste. Straszną rzeczą jest zmarnować umysł. Tak, jesteśmy odpowiedzialni za to.
i za dostarczanie im wzorców godnych do naśladowania. Widzę zachowania polityków, prawda? Wspomniane również przez panią. Wreszcie jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i świat, w którym żyjemy. Natomiast nie można takiej odpowiedzialności wymagać, jeżeli w procesie rozwoju nie dostarczymy wzorców. No i to jest, proszę państwa, zadanie dla nowoczesnej szkoły. Natomiast to nie jest wydumany problem. Statystyki mówią, że 10% Polaków lata do wróżek. Czy mamy racjonalne społeczeństwo? 10% ponoć, nie? No nie latają dzieci przedszkolaki, tak? No właśnie. No więc, proszę państwa, gdzieś problem egzystencjalny jest, nie wolno go bagatelizować. No i na koniec, jak słusznie zauważył twórca socjobiologii Edward Wilson, toniemy w informacji, szukając mądrości. Dziękuję za uwagę.